latach 80. pecety były głuche jak pień. Albo miały wyłącznie PC speaker. Brzęczyk, na którym nie dało się odtwarzać wiele więcej poza pierdami. Dźwięk nie był w tych komputerach priorytetem. Jeśli już jakieś karty dźwiękowe się pojawiały, to oferowały raczej kiepskiej jakości dźwięk. Były oczywiście bardzo drogie. Jednym z pomysłów na taką kartę był Kovox Speech Thing, czy jakkolwiek tę cholerę wymówić. Oferowano ją za bagatela $80, że była to w zasadzie drabinka rezystorowa podłączona do portu LPT oraz kawałek oprogramowania. Stworzyłem kopię takiego urządzenia, stosując kiepsko się do tego nadające rezystory, bo o dużej tolerancji. Wybrałem w programie złącze LPT jako wyjście dźwięku. Jak na tak słabe rezystory oraz technologię sprzed ponad 30 lat, to gra to kurde całkiem dobrze. A tak w ogóle, z tej strony Saper, zapraszam do mojego kącika zainteresowań, bo teraz już wiesz, że... Ale gówno, może jednak nie będę tego robił. Bo teraz już wiesz, że...